Dzień dobry, Czarzasty Michał, firma Syngenta Polska. Znajdujemy się w województwie mazowieckim na plantacji kukurydzy ziarnowej SY Kalo. Kukurydza wysiana na początku maja w trudnych warunkach, w warunkach suszy glebowej, miała bardzo ciężkie wschody. Zanim dokonaliśmy wysiewu, zdecydowaliśmy się na obsadę zaledwie 73 tysięcy nasion na hektar. Właśnie podyktowaną trudnymi warunkami, podyktowaną e, wieloletnimi doświadczeniami na, na danym gospodarstwie, że mamy tutaj możliwość wystąpienia suszy, że mamy e, okresowe niedobory wody. Stąd też padła decyzja na uprawę odmiany e, SY Kalo. Czym wyróżnia się kukurydza Y Calo? Jest to połączenie ziarna typu Flint z typem Dent, czyli mamy ziarno typu mieszanego, pośredniego. Gwarantuje to nam bardzo dobre wschody, równe tempo wschodów w warunkach chłodnej wiosny. Ale również bardzo dobre oddanie wody w późniejszym okresie, kiedy kukurydza jest już dojrzała. Tu właśnie wchodzi nam w drogę, e, w grę wchodzi nam właśnie ten zalążek denta. E, przez charakterystyczny rejestr na nasionach kukurydza bardzo dobrze oddaje wodę. E, za chwilę sprawdzimy, jaka jest wilgotność, określimy e, termin zbioru, najprawdopodobniej. Jeżeli warunki pozwolą, będziemy chcieli do końca października zebrać kukurydzę na tym polu. Za chwilę przedstawię Państwu jak wygląda kukurydza, jak zadziałał tutaj herbicyt, czy mamy czyste pole, czy nie mamy tutaj problemu z wtórnym zachwaszczeniem. Za chwilę wszystko pokażemy. Kukurydza Kalo dzięki ziarnu w typie pośrednim ma właśnie wspomniany charakterystyczny rejestr, Dzięki czemu zwiększa nam się powierzchnia oddawania wody. Również kolba w typie Flex. Co nam daje typ Flex? Pozwala nam na adaptację kukurydzy do warunków, jakie mamy na polu. Tutaj w obsadzie 73 tysięcy mamy kolby, gdzie praktycznie nie występuje nam Flex. Mamy również kolby, gdzie coś poszło nie tak. Troszeczkę mamy niedoziarnioną końcówkę, ale dalej po całej długości ziarno jest pięknie wykształcone. I przyjmując średnią w większości, kukurydza jest w pełni zaziarniona. Bardzo dobrze przebiegły procesy pylenia VO230. Dogodne warunki pozwoliły nam na, na osiągnięcie tutaj zadowalającego efektu zapylenia. Większość kolb jest w pełni wykształcona. Bardzo mały flex. Nie widać tutaj problemu na plantacji z omacnicą prosowianką, dzięki stosowaniu e, mulczowania resztek pożniwnych po, po zbiorze. E, dodatkowo e, zastosowany został środek Lumax. Środek Lumax został zastosowany doglebowo w ilości 3 litrów na hektar, dodatkowo z adiowantem doglebowym, po to, żeby jak najdłużej e, utrzymał się nam na powierzchni gleby, żeby nie było tutaj efektu odparowywania substancji czynnej. Jak widać, kukurydza bardzo dobrze nam już zaschła. Za chwilę zerwane kolby. Sprawdzimy wilgotnościomierzem, sprawdzimy jaka jest wilgotność i określimy dogodny termin zbioru. A jeśli szukasz kukurydzy dopasowanej do, twojej, do Twojego profilu upraw, zarówno na kiszonkę czy na ziarno, FAO w zależności od 230 do 270, skontaktuj się z przedstawicielem na Twoim terenie. Wejdź na stronę syngenta.pl, zakładka Kontakt, znajdziesz przedstawiciela ze swojego terenu lub na stronie www.nasionakontakt.pl.